Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie, jest ze mną. Misiaki! I witamy was w grze, która nazywa się Secret World Legends. Dziś będzie o tym, że ta gra jakiś czas temu miała premierę na Steamie. Właściwie ostatni odcinek miał być o tym, ale ruszył event i u mnie ruszyła choroba. Nie, jeszcze nie wyzdrowiałem, dopiero łyknąłem leki, więc czuję się przez najbliższe pół godziny lepiej. I hope, nie wiem, może uda mi się to nagrać bez zdechnięcia. Na pewno. Nie przygotowałem herbatki. Demet, mam tylko tą taką nieposłodzoną, którą miałem wcześniej. Ojej. Będziemy mieli misję pod wiatrakiem braną, więc takie piękne ujęcie na dzień dobry. Mamy wschód słońca, czy właściwie zachód słońca, jest 16:33, to się zbliża do zachodu, nie do wschodu. Nie wiem, dlaczego wydawało mi się, że to będzie wschód słońca i cały dzień jakby jest przed nami. No nic. Tak. Tu kończyliśmy niedawno questa, mieliśmy doprowadzić, co to było, stracha na wróble, takiego z typu ze spiłą spalinową czy z shotgunem? Ty! Z spiłą spalinową. Te nie działają na mnie, te pułapki. Okej. Nie to, żeby coś. No i co, odpalamy. Pani Celine ma dla nas dialog i ten. Yep. Zamieniły się miejscami. Mon petit frère chéri. Je sais, c'est horrible. Mais tais-toi. T'as pas pu t'empêcher de lui mettre le grappin dessus. The two of them. Sneaking off at night to play that little game of touche pipi. S'il te plaît. Laurent, a brother, was killed by Wolfman. And he blames me. Parce que tu penses qu'à ça, bordel. Il serait encore en vie si tu... Idéal, Nathan. Na nagranie. We wanted to tell her, but we were afraid she will... lose it. But it was Laurent, not me, who insisted we come to Romania. He was so excited. He was the one who wanted to see the windmill, to spend the night in that cabin, to take the midnight walk, the two of us alone. I didn't think. I was caught in the moment. Forcément, t'es complètement taré de la tête. How could I have known? The wolves came from everywhere. We ran back to the cabin and he was right behind me. Then he wasn't. We returned here, we shouted his name. Celine lost her phone, we couldn't call him. And we haven't heard from him since. Allez, il n'y a plus que nous deux maintenant. Comme avant. C'est pas une espèce en voie de disparition, hein? Non! Beautiful! Pięknie. Tak. Oh. Jak to było, nienawidzę cię, bo przez ciebie zginął mój brat, tak? Ale nie, jednak cię lubię, zostańmy razem. Ja ci mówię, że tu jest trójkąt. Ona się podkochuje w blondynie i była na nią wściekła, że blondyna wolała jej brata, a teraz jak tego brata nie ma, to teraz nie ma już żadnego, jak to się nazywa, żadnej przeszkody. Jest piła spalinowa, więc będzie ostre rżnięcie. Tak! Tak. Jestem z tego dumny. Idziemy. Idziemy, zanim mi się dalej zbierze na skojarzenia. Fuck. Co my tu mamy znaleźć? Go to the cabin. Tam jakiś inny gracz jest. Ale wiesz, według Zachy miało nie być żadnych tańców na szczycie góry. Nie. Oroczy. Wszystko tylko nie oni. Czyli będą filty. Czyli będą. Czemu zawsze jak są uroczy... kurwa, oni są bardzo uroczy. Uroczy. Nie są tak uroczy, że krzyczy kim na drogę. O, jest telefon leży na ziemi. Faktycznie. Zakładam przed tym telefon. Ty, jakiś nowszy jest, bo wcześniej były takie... jaki takie... wypasiony. Le Rent. A jest tłumaczenie. So I did for the money. No. What? Okay. O co chodzi z tym, że on to zrobił dla hajsów? Nie załapałem. Że przyjechali tu dla hajsów? Czy z blondyną był dla hajsów? Może. Coś ty... Albo on miał tę walizkę od uroczych.
która tu leżała. Może. Bo tu leżała. Jeszcze. Tu leżała walizka od Orochi. Z tego. Ale ten, gdzie mam się dostać? Tam dalej. Tam nas. Tam chyba nie wbijaliśmy. Olał wilkołaka. Fajnie ciężuca. Ładnie to zrobił. Nie mów, że za. Dobra, chodź go ubijemy jednak. Jakim cudem? To ma większy zasięg chyba niż te skerkroły na farmie. No. Właśnie chciałam powiedzieć, że masz plecy. Ale chyba się zorientowałeś sam. Znaczy... Szybko dociągnąłem do tej konkluzji. No. Właśnie dlatego nie lubię klepać się z filtami. Oni tak chamsko przyciągają. No, ale dobra. Werewolfy? A czy te werewolfy nie są ten, przypadkiem filtowe? Bo one mają te czarne te. Tak, bo one zauważ, że jak giną, to wybuchają całym tym filtem. Okej. Okay. Nawet speedo. Tam są kolejne dwa, więc... Omijamy ich, czy... Yes! No, to, no tak zarzuciłaś speeda, że ja nic nie mówię, bo kamgnieniu tam byłaś przy nich klepać, nie? No. Jakby tak się przez jumping puzzle dało tam wrzucić jednego na górę, żeby mnie wciągnął. No. Nie odzywaj się na temat jumping puzzle, ja cię bardzo proszę. Wcześniej robiliśmy misję, którą tak, mamy zrobioną. O, zasadniczo mamy ją zrobioną, udało mi się wspiąć na górę. Po N próbach. Po N próbach. Tak, i odhaczyć. Na szczęście niezależnie kto się dostał do końca któregokolwiek kawałka, bo wszystkie były złe. To odliczało całą partię. O, jak miło. Miałem wczoraj pukanie ucha jednego, drugiego i mnie teraz swędzi makabrycznie w środku ucha i mi powiedzieli, że tak będzie. Ja nie wierzyłem, ale to jest tak irytujące uczucie. Jedny. No. Gdzie my mamy... Czekaj, co my to ma? Serge Dario for Lironde. To on gdzieś tu jest, tak? Czyli Leroy Merlin, tak? Leroy Merlin. Po Leroya Merlina, tak? Leroy Jenkins? Leroy Jenkins. A nie, sorry, to nie ta gra. Ale robiło się tu Leroya. Robiło. Szczęście nie rzadziej. Chciałbym wrzachu waszyć. Czy ze wilkołaki? Aha, werewolves and wolves, czyli jak są w paczkach, to też spoko. Okej. Okay. Tak. Jeszcze trzy i gdzieś tam był boss mapkowy. A, tam jest wcześniej ten. Tu był boss mapkowy? Mhm, jakoś jak tu biegałam, to mi się wyświetliło. Tak. Wow! Zacząłem się po głowie drapać, to seriously? I masz potwierdzenie, czy te werewolfy są z filtrem, czy bez. Tak. Nie, one zwróciły na mnie Blida, nie Filda, chyba. Ale ten boss się nazywa Filfu. No. True. Jeszcze jednego potrzebujemy tutaj, tak? Gdzieś tu się wałęsał. Potrzebostwo. No to dobra, robimy tego. Miejmy z głowy. Search the Refully Road. Dlaczego ona pokazuje taki mały zasięg na tego Neurowanta całego? Nie wiem. Może ktoś nam go zabił sprzed nosa, coś tak jest. Ewentualnie to jest trup, albo jakieś jego pozostałości. Albo trzeba się będzie zamienić w ducha, żeby go zobaczyć i zabić. Nie. Może, kto wie, to jest nasza ulubiona zabawa w tej grze. Bo tu jak giniecie, tak. To w momencie, jak najadę kursorem, to wam się podświetli. Anima Essence mam 100% teraz. Za każdym razem jak giniecie, tracicie 10% Anima Essence. W niektórych misjach trzeba popełnić harakiri, co oznacza, że sami się pozbawiacie Anima Essence, którego odnawianie kosztuje anime. 100 za każde 10%? Tak, jak za każde. Tak. O, czekaj, mam go w zasięgu? Okej, będzie szedł do nas. Nie chcę wchodzić do tego bagna. Ty, on nie idzie do nas. On tam w tym bagnie czeka. Jaki cwaniak. Jaki łajzun. On się leczy tam chyba. O, bo ja mam takie wrażenie dziwne. No, nie, on się leczy naprawdę tutaj. Dobra, to ja stanę koło niego. Ja mam tutaj filtr już na sobie, że daj spokój. Nie mogę go dobić. Okej, okay, dobrze. Się. Bierzemy to i wejdź, wychodzę z tego i ja sklęzuję z siebie to gówno, bo tak.
Klęzuj, klęzuj, ja z tego wychodzę przodu, pakuszkę. Tara, o kutwa, nie byliśmy w sklepie zostawić krapu, mam cały plecak zapany. Dobra, to nie będę tymczasowo ten otwierał woreczku, bo ja lubię na bieżąco je otwierać, by wiedzieć, co mam, czego nie mam. No, ale to tekst, tak. Dobra, zobaczmy, gdzie jest ten Leroy Merlin cały. Gdzieś to powinien być. Mam wrażenie, że powinien być tam gdzieś na końcu. Nie ma go tam na końcu? To jest ten Omega. Ej, serio? Będzie mnie tak jeden z drugim wilkiem na przemian przyciągał? Ping-pong? Tak się czuję trochę. Czy ja tam widzę Orociego jakiegoś? Nie, to jest ten koło. Okej, okay, już się bałam. No dobra, kill. Shield infected Leroy. Miałam strój jak troszeczkę Orociej. Z tyłu tak było. No, biało-czarne, to od razu się źle kojarzy. Washit! No. Co my tu mamy? O, wow, jaki telefon, normalnie. Wypasiony. You could have said something to me about wolves, Adrian. I never would have brought my sister what you want, but I'm surrounded. Send someone to help me and the girls. They've took me to the Wolfman's den, it's Leaking Dreams, Adrian. Where is the help you promise? Leaking Dreams? Przeciekają sny? Voices are crawling to my mind, but I can't see them. I can't see the voices. Adrian. No, zainfekował się filtrem, to w tym sensie. Tak, Dreams. Ale widzisz, najbardziej ktoś miał przyjść mu z pomocą i ten ktoś go olał. Adrian. Który to Adrian. Był jakiś Adrian Brody i inne takie. Nie wiem, który to był ten konkretny. Czy my teraz będziemy musieli ubić do questa któregoś, kto tu był? Seriously? Come on. Search the anyone who might have come to help. Kolejny boss mapkowy się świeci na mapie. Tam jest po drugiej stronie coś. Tak, na takim ładnym podejście zakładam, że to będzie to. Widzę. O, jest tak ładnie wyeksponowany. Coś miałem powiedzieć. Aha, miałem mówić o tym, że ta gra wyszła na Steamie. Momencik, muszę kliknąć, żeby sprawdzić nika tego gościa z ekipy Secret Worlda, który mi odpisywał. W ogóle gra wyszła na Steamie. Nie był taki motyw, że... tak jak wcześniej mieliście łączenie konta z TSW z kontem Secret World Legends, czyli na przykład... graliście w TSW, mieliście coś kupionego, wychodzi Secret World Legends, musicie zalogować się do Secret World Legends z danymi z TSW i właściwie na ich stronę i tam połączyć konta, był przycisk kliknij połącz i tak, no, robiłem wpis o tym, więc jak ktoś był zainteresowany, to wie. I jak wyszło to na Steamie, to trzeba było zrobić taki patent, że wejść tam jeszcze raz i połączyć dane z danymi Steamowymi, trzeba było na stronie Famcoma tam podać swoje dane do logowania ze Steama. Więc jeżeli Steam, gracz na Steamie zainstalował gierkę i odpalał ją i próbował się, nowy launcher w ogóle z tej okazji, i próbował się załadować przez Steama do Secret World Legends, to nie wyskakiwało mu okno loginu, tylko ładował się od razu do wyboru postaci. Super. Ja to oczywiście zrobiłem, nie robiąc wcześniej daily, nie robiąc wcześniej niczego, bo juhu, zainstalujmy grę, juhu, załadujmy się do gry. I nie mogę się załadować na postać. Na jedną, drugą, trzeci slot mam wolny, w końcu stwierdziłem, że może stworzę nową postać i się załaduję na nią, może to się odblokuje oczywiście. Udało mi się zalogować na nowo stworzoną postać, wszystko było spoko, ale na stare postacie dalej nie mogłem się załadować. Więc jeżeli wbijacie na streamy, bo oczywiście wysłałem etykieta i cały standard z supportem, jeżeli wbijacie na streamy, to zapewne kojarzycie takiego gościa z brodą, on jest prawdopodobnie jednym z tych głównych zajmujących się kontaktami z graczami, z odbiorcami. Andy Bandit się bodajże jakoś nazywa. Taki zawsze ma fajne sweterki różowe albo błękitne, jakoś tak, taka broda czarna, tak ciemniejsza karnacja, zarąbiasty koleś, świetne poczucie humoru. No i jak napisałem na Twitterze pod oficjalnym... O, jest... Wow, to zjedzony koleś. Jak napisałem na Twitterze Secret Worldu, że mam taki problem, to koleś mi napisał, że prawdopodobnie połączyłem złe konto. Jeżeli mam jeszcze jakieś problemy i sugestie, mogę do niego napisać na priwa. Na co ja, wiedząc, że on się myli, napisałem do niego na priwa i spędziliśmy miły wieczór wymieniając się tam informacjami na temat zjedzenia tiramisu i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie następnego dnia rano załatwił to od ręki tylko tych pracowników, którzy potrafili rozwiązać ten problem, akurat już nie było w biurze, więc straciłem jedno daily. Dammit! I to był pierwszy dzień, kiedy ruszył event, o którym był ostatni odcinek, co nie, Miszaki? Tak. Więc jeżeli ktoś
się zastanawia, dlaczego mamy jeden event z Misiaki do tyłu. Misiaki ma w ogóle cały czas w plecaku jeden ten nadwyżkowy ten, nie? Tak mam, bo ja wtedy się załadowałam do gry, ja to odebrałam, ale sama daily też nie zrobiłam. To może po dzisiejszym daily skoczymy jeszcze raz na tego potwora i ci to odblokujemy drugi raz. Będziesz dzień do przodu, ale będziesz miała zawsze, wiesz, bo anima się przydaje, bo po wyczerpaniu, bo tam jest 10 nagród, ale 14 jakby tych kuleczek z nagrodami. I te 4 nadwyżkowe dają wam bonusy do anime, czyli ja będę miał 3 bonusowe anime zamiast nagród. Dobra, czytamy. To Adrian z Orlesku, nie wiem. Jak to się czyta? Rumuński nie jest moją mocną stroną. We're approaching the den, should have it soon. What about Frenchmen? Understood, they've probably done it for us. We were forced to split, but do not worry, the others have made contact and are in pursuit. Pursuit? Pursuit? Jakoś tak też mi nie czytało. Przepraszam. Grunt, że nie muszę. Ten, bo smakanie mnie najbardziej deprymuje. Muszę mu robić ścięcia. Bo kaszel to jakoś tak ten. Mam wrażenie, że zaraz my się będziemy wbijali do jakiejś. Noo! Filt na butach. Tak. Znowu. Raczej w butach bym nawet stwierdziła. No już klązuję. Ja mam wrażenie, że zaraz będziemy mieli jakąś rąbaną instancję. I boss mapkowy. Nie! Z jakiego dystansu mnie w ogóle zagrował? No to tak stałeś obok mnie, po czym nagle ci tak nie było i takie okej. Okay. Było nasz Sia Magic Trick. To coś w tym stylu. Ja chcę tam wejść, halo, przepuśćcie mnie. Tak jest ten. O cholera, jest. Klasterken, biej tu na górę, chodź tu, wspina się po kamyckach. Znalazłem klasterken. Chyba sobie żartujesz, prawda? Nie, tu u góry jest. Wiem, widzę, ale wiesz jak to jest z moim skakaniem. Tu problemu nie było, nie zahaczyłem o nic. Nie, myślę, tędy, tutaj. Tu. No, i tu. Nie mogę wejść. I tu. I tu już było prosto. No widzisz, teraz ja mam ten problem w kamyczkach. O, udało się w końcu. Nienawidzę tej gry pod względem jumpingu. No. Tym bardziej, że czasem gra nie załapuje, że się wciska spację. Nie, ja naprawdę liczę, to jest moje marzenie, że oni zarobią mnóstwo hajsu na tej steamowej wersji, że naprawdę to się uda i będą przebudowywali tą grę od spodu, wiesz, kawałek po kawałku wymieniali. Kiedyś grafikę poprawią, dodadzą efekty i tak dalej, modele, tekstury, okej, to się zmieni za rok, za dwa, ja poczekam. Ale pierwsze... Przepraszam. Pierwsze co zmienią to model sterowania i skakania, żeby było, nie mówię Warframe, ale idźmy w tym kierunku, a nie ten. Tak, bo sytuacja kiedy słyszymy i wiemy, kiedy, że naciskamy spację, a postać tak. Sobie tak o po prostu schodzi zbiega. Z kamyczka, zbiega sobie inne różne szmoje boje, to jest troszeczkę... No niefajne. Tak. Dobrze, że tu nie ma falling damage, bo jakby był falling damage, to tyle razy byśmy przez to zginęli, że... O, jestem Mark. Swoją drogą ja wiem, dlaczego tak się dzieje, bo technologicznie rozumiem, dlaczego tak jest, bo to chodzi o to, że z perspektywy serwera, serwer oblicza plus minus, gdzie jest twoja postać. I twoja gra symultanicznie też oblicza i ci pokazuje to, co ty widzisz, to jest to, co gra na twoim dysku ci pokazuje, gdzie ty powinnaś być, a serwer widzi to inaczej i ważniejsze jest to, co widzi serwer. I obie te rzeczy wysyłają do siebie naprzemian informacje. Gra wysyła z twojego dysku informacje na serwer, co ty robisz, co ty klikasz, a serwer ci wysyła korektę, gdzie ty się powinieneś znajdować. Dlatego czasem jak biegniesz, to się tak minimalnie przesuwasz w bok i ten. I to szczególnie starsze silniki i to jest bardzo, bardzo często zdarzające. Po co my się tamtędy wspinaliśmy, jak to można było po prostu wskoczyć? Nieważne. To jest coś, co w MMO jest bardzo popularne, bo w MMO to jest no, wymagane. A o, tam jeszcze jedna klasterka u góry na Josą. A tam, dobra, tak. Więc w MMO to się zdarza często i starsze silniki to mają no, częściej niż rzadziej. Więc jak macie takie silniki jak Skyforge, to się tam aż tak często nie pojawia. Chociaż na otwartych mapach to jest bardzo i boleśnie widoczne.
ale na zamkniętych mapach w Skyforge'u tego nie czuć. Tak samo w Warframe'ie tego nie czuć. Głównie dlatego, że silnik Warframe'a jest skonstruowany, żeby w małych party biegać po zamkniętych małych mapach, nie? Więc to jest ta różnica. Tam się da zrobić większe mapy i oni teraz z tego korzystają, no ale, ale jak oni robili TSW, to jeszcze technologia w większości pokutowała ta stara i oni nie wiem dlaczego nie zainwestowali wtedy w przyszłość, bo to już wtedy nie powinno było mieć miejsca. No ale no. Tak. I to jest... Tym bardziej, że jednak skoro gra teraz wyszła jako reboot, to faktycznie tak, to mogliby, być zadbane. Kurka. Tak. Tak. Ty, ja myślałem, że nad nim się, nad tym postaciami się pojawiają klawiatury zielone. A to jest mur, to były cegły. Nie przyciski klawiatury, to były cegły. Ja cały czas myślałem, że on jakiś hacking. Za dużo Shadowruna w moim życiu. Nigdy nie ma za dużo Shadowruna. Nie, gdzieś za daleko poszliśmy, nie ten. Gdzieś to powinny być jakieś zwłoki do użycia, że tak powiem. Mhm. To ja... O, dobra, tu jest eksperymenter, to mieliśmy nacelować. Okej. Okay. To ostatnio... ostatnio to ty mi wysyłałaś? Bo są te takie teraz popularne memy, to znaczy modne, że jest tekst, że... Co można powiedzieć tu i tu, tam na przykład na, nie wiem, na urodzinach i na pogrzebie, czy coś tam, nie? Tak. To ty mi wysyłałaś to z pogrzebem? Nie. Momencik, tu Adrian Zorlescu. Yes, Adrian, we ignored him and followed the wolf mother. She protects it like a pup in her cave, but we will got her and secure it for you. Okej, okay. Ale to już był Orochi, czy mi się wydawało? Chcielibyśmy tego questa pobocznego, ale mamy zapchany plecak przez tą rąbaną jedną misję, która się nazywa Foundations, którą może dzisiaj specjalnie pójdziemy skończyć. Co ty na to? Tak. Specjalnie już po nagraniu. Już to nam zniknie, tak, ja chcę mieć to z głowy. Jak nie dłużej. Jak nie dłużej. Ten, ktoś mi to wysyłał, albo ty, albo ktoś z liceów, ale żart był... A może to Olgierd wrzucał do siebie na stronę? Chyba Olgierd do siebie wrzucał, bo też to wiem, że kojarzę, a ja tego nie wysyłam. Bo był ten żart, jak już mamy odcinek pełen wulgaryzmów i rzeczy 18+, to niech będzie. Co można powiedzieć na pogrzebie i w trakcie seksu? I pierwszy komentarz był, to znaczy byłoby lepiej, gdybyś była żywa. Nie? Tak. Było takie, seriously? I czemu mi to wysyłacie? Ale w sumie zabawne. Czy ja to mogę... Aha, tutaj pod zasięgiem pistoletów. Najosob. Ja to klepię, ale szczerze troszeczkę od filtru ogrywam. Ja się staram trzymać poza tym i klepać tą topą. No dobra, dawaj to. No, leć! Leć, Adasz, leć! No. Okej, okay, zniszczone. Okay. Tada! Yay! Collect. Quest to complete. Quest to complete, tak? To klasterek był. Był. Chyba to chyba wszystko w tej misji, to co starczy na dzisiaj. Nie szalejmy za bardzo, bo jeszcze się. Tak, no, jeszcze się skończy, że tak. Tak, że nagramy dwa odcinki na ten tydzień, a tak być nie może. Nie, jak jestem chory. To znaczy, może być tak, mi to nie przeszkadza z tym, że fajnie by było nagrać rzeczy, których mi jeszcze brakuje, a nie. Plus nie będziemy cię wymęczać dodatkowo. No. Dobra, to czekaj, chodź tu, gdzie mamy piękną ten, za nami wizję tych macuś ruszających się tam. Jest akurat klimatycznie, mamy ten i klawiatura znowu. I mamy agro na siebie, proszę. On jak ten dzieciak, który tam dostawał rage quita na klawiaturze, nie wiem czy pamiętasz tak, ten taki stary filmik. Tak, pamiętam. Zaczynał rozpierniczać, nawalał, nie, i ten, nie, no to tak nie będziemy robić, tak. No. Ale mi potrafało gardło, masakra! Mówić już nie mogę. Dziękuję ci, że byłaś. Również dziękuję za zaproszenie. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do gry, która się nazywa Secret World Legends. Pamiętajcie, The Dark Days Are Coming. Dziękuję za uwagę, hej! Misiaki się na mnie obraziła. Tak, hejce, so much. Bo
zacząłem otwierać woreczki, bo się zbliżamy do merchanta i wypadło mi takie coś, Intricate First Glyph. Ten Intricate First Glyph chodzi za momencik, ile to jest, bo on jest w upgrade'ach. I Intricate First, tak, to będzie jakoś tak. A o 125 tysięcy, to w sumie stanio, bo ostatnio jak patrzyłem, to chodził pomiędzy 150 a 175. Płani. Ty, to mogę zdjąć ten swój, ten, first z tego, z My Salesów i od razu levelować tego z Double Expem.